Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. Audycja jest nadawana w każdy czwartek o 11:30 na antenie Radia Elka Jarocin 101,8 FM. Na naszych radiowych zegarach minęła godzina 11:30. Kamil Bachosz, witam i zapraszam wyjątkowo w środę na kolejny program Samorządowy Jarocin. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Pan Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina. Dzień dobry Panie Burmistrzu. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Burmistrzu, zacznijmy od gorącego tematu, bo wczoraj na sesji radni udzielili Panu absolutorium. Jak Pan odebrał tą decyzję radnych? Chciałbym podziękować za udzielone mi absolutorium. Myślę, że wszystkie dane, kontrole Regionalnej Izby Obrachunkowej i opinie Rady pozytywne, więc tutaj myślę, że też nie było specjalnych uwag co do wykonania tego budżetu. Wszystkie wskaźniki są bardzo pozytywne, więc gdyby to merytorycznie rozpatrywać, no to należało taką decyzję podjąć. Natomiast no, co do decyzji radnych, którzy głosowali przeciwko, tych najbardziej zacietrzewionych, którzy sami zresztą wspominali, że jeżeli by oceniać po tym, co zostało zrobione, to należałoby absolutorium udzielić. No, kilku się znalazło takich, którzy mimo że sami zauważają, że no, niesamowity rozwój jest Jarocina, tempo inwestycji i jakość życia rośnie, to ze względów pobudek jakichś antypatii czy politycznych kilku zagłosowało przeciw. Ale to naturalne, różnijmy się pięknie i ważne, że znaczna większość zagłosowała za udzieleniem absolutorium. No, budżet został wykonany dość dobrze. Dochody w zeszłym roku wynosiły 194 miliony złotych, natomiast wydatki stanowiły 222 miliony złotych i to kwoty były niższe niż wcześniej zakładano. Także co też bardzo cieszy, wydatki bieżące znacznie nam spadły i taki też był cel, aby ograniczyć wydatki bieżące. Budżet majątkowy, plan był bardzo ambitny, to rekordowy, bo planowaliśmy inwestycji za 73 miliony złotych. Natomiast wykonaliśmy za ponad 60, czyli oszczędność prawie 13 milionów złotych. A zadania żeśmy wszystkie wykonali, także tutaj mamy oszczędności, bo zadania inwestycyjne zostały wykonane, natomiast środków przeznaczyliśmy na to. Dzięki temu też mogliśmy mniej zadłużyć gminę i zrezygnować z części instrumentów dłużnych, co oczywiście pozwoliło nam zachować duży bufor bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o możliwości zaciągania zobowiązań, kredytów, gdyż moglibyśmy zaciągnąć jeszcze sporo, ale ja wychodzę z założenia, że zawsze należy mieć jakiś bufor bezpieczeństwa. I tak według wskaźników możliwości zaciągania kredytu czy zobowiązań były na poziomie w zeszłym roku na poziomie 16%, natomiast my wykorzystaliśmy 4,13%. Więc tu duży bufor bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o możliwości zaciągania zobowiązań. To, co mnie najbardziej cieszy jakby w zeszłorocznym budżecie, poza olbrzymią kwotą 60 milionów na inwestycje, które no, praktycznie wszędzie były wykonywane, to jest tendencja i zmiana jakby w proporcji w wydatkach majątkowych do wynagrodzeń, jakie są w urzędzie. I tak w roku 2014 ta proporcja była prawie 30% budżetu to były wynagrodzenia, natomiast 15 milionów to były inwestycje. W tej chwili ta proporcja jest zupełnie inna, dokładnie odwrotna, że 27,2% to wydatki inwestycyjne, a 17,08% to wydatki na wynagrodzenia. Także to jest ta tendencja, do której zawsze dążymy, aby jak najwięcej środków przeznaczać na inwestycje, na rozwój miasta, a jak najmniej środków na wydatki bieżące, czyli tak zwane przejadanie, na bieżące funkcjonowanie, co nie przekłada się na żadne dobra ani majątek
który jest tworzony, który poprawia jakość życia mieszkańców. Panie burmistrzu, o jakich pan inwestycjach mówi? Jak taka flagowa inwestycja była w tym ubiegłym roku zrealizowana? Największe i najbardziej takie charakterystyczne to budowa oczywiście połączenia węzła Jarocin z największym osiedlem w Jarocinie, z osiedlem Konstytucji 3 Maja, czyli połączenie ulicy Wrocławskiej z węzłem Jarocin na drodze S11. I tutaj koszt był tych odcinków około 40 milionów złotych. Ponad 12 milionów złotych udało się pozyskać z Unii Europejskiej. Także dzięki temu też przebudowaliśmy cały układ komunikacyjny miasta, nad którym pracowaliśmy tak naprawdę od wielu lat. Żeby taką zmianę zrobić, trzeba było nie tylko planów finansowych, ale też strategicznych planów miasta dokonać wiele i pracowaliśmy nad tym od, przypuszczam, gdzieś 10 lat. Na pozór wydaje się, że to niby niewielki kawałek drogi. Poza tym, że oczywiście mamy drogę klasy krajowej, chodnik, ścieżkę rowerową, oświetlenie, to musimy pamiętać, że tą drogą przechodziliśmy przez prawie centrum miasta, czyli musieliśmy wybudować koryto rzeki pod rondem przy Parku Gorzyńskiego. Były kolizje praktycznie ze wszystkimi sieciami, jakie istnieją, więc tutaj ta inwestycja na pewno była najbardziej kosztowna i najbardziej potrzebna. Także jeżeli chodzi o system komunikacyjny, to oczywiście wpisuje się to genialnie z wybudowaną obwodnicą Jarocina i ciągiem komunikacyjnym drogi S11, który rząd polski zamierza kontynuować i to też było celem, aby doskonale skomunikować Jarocin z tą najważniejszą drogą. Kolejną ważną inwestycją, może nie tak kosztowną, ale za to spektakularną, była inwestycja w rozwój systemu zieleni w Jarocinie, obejmujący parki, skwery i zieleń przyuliczną. Tutaj widzimy, jak wiele się zmieniło, jak wiele zostało wykonane, jak zupełnie inaczej Jarocin wygląda, nawet jadąc właśnie tym nowym węzłem komunikacyjnym, drogą komunikacyjną z S11 do ulicy Wrocławskiej. Mijamy Park Gorzyńskiego, który został zrewitalizowany, upamiętnieni zostali bohaterowie latającej kompanii jarocińskiej z dowódcą, majorem hrabią Ostrorób Gorzyńskim na czele. Zmieniła się zieleń, park został poszerzony Gorzyńskiego. Także to wszystko ma powodować i powoduje, że mieszkańcy dostrzegają znaczącą zmianę i lepszą jakość tego, co ich otacza. I tak też chcemy kontynuować też to dzieło, które oczywiście się nie skończyło. W ramach również tego zadania nastąpiła odnowa elewacji Pałacu Radolińskich w parku oraz przebudowa stawów, ciągów wodnych, które są w parku. Przebudowane zostały, tak jak wspomniałem, parki wraz ze stawami i zielenią otaczającą. Wybudowane zostały ciągi komunikacyjne, ulica Zamkowa, przepiękna. Nie jest to jeszcze koniec, bo czekają nas budowa alejek i jeszcze kwietników, które będą, oraz uzupełnienia drzew. Także to są te dwie pewnie najważniejsze, najbardziej widoczne inwestycje. Ale tych zadań w zeszłym roku było 76 inwestycyjnych. Także nie sposób tutaj wszystkich wymienić, gdyż jest to lista bardzo długa. Panie burmistrzu, zmieńmy temat i przejdźmy do kolejnego. Gospodarka energetyczna gminy Jarocin się trochę zmieni, bo kolejne panele fotowoltaiczne chcecie zainstalować w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Wielkopolskim Centrum Recyklingu. Tak, zrealizowany został jeden z etapów budowy baterii fotowoltaicznych, które planujemy w całej grupie kapitałowej gminy Jarocin. I tu w tym celu stworzyliśmy spółkę, której udziałowcem jest gmina i gminne spółki. Spółka Energia Jarocin, klaster energetyczny certyfikowany przez Ministerstwo Energetyki, który chcemy rozwijać. Tak, aby właśnie montować jak najwięcej odnawialnych źródeł energii na naszych zakładach, na zamkniętych kwaterach, na dachach firm, które gmina posiada,
być może w przyszłości również na szkołach, tak aby dążyć do tego, aby gmina była samowystarczalna energetycznie. Tak, abyśmy jak najmniej prądu musieli kupować z zewnątrz, bo to obniży nam koszty oświetlenia, koszty funkcjonowania zakładów, koszty funkcjonowania szkół, a jak wiemy, wszędzie środków brakuje, a zaoszczędzone pieniądze chcielibyśmy przeznaczyć na inwestycje, które będą służyły mieszkańcom. Więc to dopiero początek długiej drogi, której na celu jest wytwarzanie i konsumowanie energii tutaj na miejscu w Jarocinie. Kolejne oczywiście rozdania i etapy będą wdrażane tak, aby jak najmniej energii kupować, być może też wspólnie z Energą Operator, z którym rozmawiamy, aby również przystąpiła do klastra energetycznego Jarocin, Energia Jarocin Spółka z o.o. Panie burmistrzu, zmienimy jeszcze raz temat i przejdźmy do ostatniego w naszym programie, bo za nami dzisiaj zakończenie roku szkolnego. Czego pan życzy tym dzieciom na te nadchodzące wakacje jako tutaj włodarz miasta? No chcę życzyć przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku i to, nad czym od wielu lat bardzo pracujemy, bo praktycznie od wielu lat inwestujemy w szkoły, w bazę, bo to jakby jest w naszym zakresie zadań pod względem merytorycznym. Nie odpowiadamy za jakość kształcenia, bo nad tym czuwa państwo i powołane do tego kuratorium oświaty i wychowania. Natomiast baza jak najbardziej jest tutaj własnością gminy i inwestujemy, aby ta baza sportowa była jak najlepsza, aby dzieci mogły z niej korzystać, również w wakacje. Także zachęcam przede wszystkim dzieci, aby korzystały z czynnego wypoczynku, czyli z pływania. Mamy basen, który jest czynny całe wakacje. Mamy basen odkryty również w tej części dla mniejszych dzieci, ale on w tej części jakby letniej wakacji będzie otwarty. Również będzie można wyjść na zewnątrz, poopalać się i wrócić z powrotem na basen kryty. Więc tutaj wszystkie nasze obiekty są dostępne. Dzieci, młodzież powinni z tego korzystać, aby aktywnie i zdrowo zregenerować swoje siły i wypoczywać, cieszyć się po prostu życiem w naszej gminie, bo też dlatego inwestujemy w parki, w ciągi komunikacyjne, w zieleń, tak aby tutaj było przyjemnie, tak aby można było przyjemnie komunikować się rowerem, chociażby planowana inwestycja budowy ścieżki rowerowej z Jarocina do Wilkowej, na którą też przeznaczamy i chcemy pomóc w wybudowaniu, że tak powiem, 50-50 razem z powiatem tej ścieżki, bo to zwiększy bezpieczeństwo, ale oczywiście też daje lepszą jakość rekreacji i poruszania się na rowerach na terenie naszej gminy. To panie burmistrzu, tą informacją, tymi życzeniami zakończmy dzisiejszy program. Moim państwa gościem był pan Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina. Dziękuję bardzo. Dziękuję i życzę wszystkim udanych wakacji. Kamil Bachoć, a także dziękuję, zapraszam na kolejny program samorządowy Jarocin, który już tradycyjnie w przyszłym tygodniu w czwartek o 11:30. Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. Audycja jest nadawana w każdy czwartek o 11:30 na antenie Radia Elka Jarocin 101,8 FM.